Sprintujemy. Gramy dzisiaj kolejne 1,5 godzinki do 3 godzinek. Później nagrywamy kafein i się zobaczy. U mnie leje od wczoraj. A u mnie się śnieg roztopił i bałwanka roztopiło. Mamy takiego ładnego bałwanka. Miałem takiego fajnego bałwanka, mi go znikło. Ale przynajmniej do tyle dobrze akurat. Wiecie, tu jest diabinar, który się wychodzi dalej. No wiecie, przynajmniej tyle dobrze, że jak patrzyłem to God of War Ascension, czy też wstąpienie, kosztuje, proszę ja was, znaczy może nie tylko kosztuje, co trwa 8,5 godziny według How Long to Beat, albo 9,5. No, powiedzmy krakowskim targiem 9 godzin. Znaczy to jest całkiem krótka gra, tym bardziej biorąc pod uwagę moje tempo przechodzenia gry, moje speedrunowe tempo. Jakiś list. Quiz listami. Także do... God of War szybko garniemy. Na pewno do końca tego... Znaczy, może w sumie nie chcę mówić, że do końca tygodnia tego tygodnia nie ogarniemy tego. Też nie wiem, jak będę śleciał z strumyczkami. Już tak jest wyjątkowo dziwnie, że... nie otwieraj tego. Jest wyjątkowo... Jest wyjątkowo dziwnie, że trzy strumyczki pod rząd mam. Ba, trzy strumyczki w jednym tygodniu. Takie rzeczy się nie zdarzają. Tym bardziej, że no powiedzmy sobie szczerze, że no ten God of War jest może nie tyle prosty, bo jeśli chodzi o na przykład te elementy walki zręcznościowe, to są zdecydowanie trudniejsze niż w God of War 2, ale zagadki logiczne, jak na razie to jest jakieś tam po prostu nieporozumienie. Nie, że to jest złe, ale to jest widać, że robione typowo pod Amerykanów, takich głupich Amerykanów. Jeśli chodzi o walkę, o elementy zręcznościowe, to jest o wiele bardziej wymagające i trudniejsze. Jest o wiele trudniej. God damn, no właśnie o tym mówię. O wiele trudniejsze od dwójeczki. Gry z PS-a dwójki, czyli... Ery, gdzie gry rzekomo miały być trudniejsze. Jej! Mantykoja się zepsuła. A! Dziabiemy ją. Ale fajnie brutalne to jest. Podoba się mi ta brutalność. Jestem ciekawy, jak będzie wyglądał God of War trzeci. Ja jakby nie patrzeć, nieco starsza od właśnie wstąpienia. Przecież tam bawi się tak z tą brutalnością. Tak się bawi z tą chimerą, Manticorą. 4G do Legend of Korra. Legend of Korra. Polish English, my friend, it is. Ale no faktycznie, jakby nie patrzeć. Już po tej wypłacie zamierzam kupić. Korrę. Prawda, to kosztuje 63 zł bodajże, no ale.
Ale tych finali to nie musi już przechodzić. Więc no właśnie. Ciężko być, bo słyszałem, że finale są naprawdę świetnymi grami, ale są. One są niezwykle długie. Jedyny ich minus jest. To jest dobre, jak są dobre tytuły, ale długie niesamowicie. O, patrzcie, budynek się posypał. Jakbym sobie jakąś pizzę wpierdzili. Teraz, moi drodzy, czekać tą nieszczęsną wypłatę. Pójdę w górę. Haha, właśnie. Niemal w każdym go dołożyłeś, właśnie było tak, że warto chodzić tam, gdzie ekran nie sięga. Bo często się znajdują skrzyneczki albo skrzyneczki. Ahaha. Aż mi się przypomina kangurek Kao. Albo ten. Rayman, już nie pamiętam, w którejś z tych dwóch gier był taki etap snowboardowy. Chyba w kangurku Kao. Kupi tarczownicy, Jezu. To jest najgorsze komuniki na świecie. Jak ja ich nienawidzę. Tarcza! 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 Latające smuki. Już niszczą mnie to, że to są jakieś draguny. Dezen, daj człowiekowi pograć w dobre gry egoisto. Dezen, i dlaczego nam to robisz? No, jak możesz? Po co grać w dobre gry, skoro może zagrać w lepsze? Aaa, we smart. Easy peasy. By the way, maxuję sobie Arkham Knight, żeby zrobić specjalny ending i boli mi te 233 zagadek. O kurde. Jak rozumiem, możesz sobie wykupić to dodatkowe zakończenie. Tu musisz jak jakiś nie człowiek przychodzić. Chcecie powiedzieć, co? Catherine na sterydach. A jak jej nienawidzę. Ale nie rzucaj nową mową z wykopu. Z wykopu, Jezus Maria, wykop w 2017. Myślałem, że coś tam znajdę. Nie ma łatwo. No nie ma!
Piorun Zeusa otrzymają ci, którzy przejrzeli na oczy. A później będziemy bić Zeusa, ha. Ała! Nie mogę używać magii! God damn it! Ała! To boli, nie bijcie mnie tak. Chcę użyć trochę magii, ale nie może. Dałby się w sumie te dałby się Jezus, piórka Feniksa. Jezu, ogień i tak jest najlepszy. Bang. Perfect. Ale to mem z wykopu. Nie. Potem jeszcze będę maksował grę na New Game Plus. Stop. Get some help. Ale to na pewno już zacząłem podchodzić pod jakiś problem. Biedaku. Biedaku. Artefakty. Nic nie znalazłem. A fajnie się jest szukać tu czegoś. Up. Jest po 15 orbów w takiej skrzyneczce, naprawdę. Ja wiem, że to jest dopiero początek. Ej, nie mówcie, że ja idę w dobrą stronę. Ha? Kolejne oczko Gorgony. Im więcej oków Gorgony, tym lepiej. Te przyszły z... Ten wnus się obraca. Przydałby się zielony skrzynek. Ej, by the way, ile został do końca? W sensie nie, że już chcę skończyć tą grę, ale tak jestem po prostu ciekawy, jak długi to jest. Bo tyle, że... tyle, że to trwa około 8,5 godziny, to wiem. Ale na przykład jak jest dużo misji? W sumie jaki cel jest tej gry? Królowanie na furię? Te cholerstwa?
Za to, za fotomontaż, gdzie jeden braci go jeszcze do papieża z podzonu. Co? A co za misja? W sumie nie wiem. Nie ma nic napisanego. Na razie inmates. No jak na razie to widzi, że no się wspindramy. Elementy spinaczkowe jak w Uncharted. O nie! Znowu snowboardy z kangury kagało. Czekajcie, bo aż muszę zobaczyć. Poziomów jest 30, nie wiem, który to jest, zaraz poszukam. Poczekajcie, muszę zobaczyć do tego. Jakie to jest złe. Jakie to jest złe. Au. Co za zły człowiek to wymyślił. Czekajcie, bo mi się Pufson wyłączył jakimś cudem magicznym. Tu na razie jest ścielnisko, ale będzie kretowisko, a tam gdzie stoi to bankowisko, będzie San Francisco. A Jezu, głupie smoko, wężo, co się? Na serio przydałaby mi się jakaś skrzyneczka. Albo zielone właśnie ryby. Możesz sprawić cel misji czy coś tygrami? Właśnie ciężko, ciężko. Właśnie nie ma nic pokazanego. Artefakty, przedmioty, no nie ma. Już poznałem albo 8, albo 9 poziom. Lootboxy w grach God of War i gniewisza. Boją się gniewu Kratosa. Ten typ upierdzielił bogom. Mało kto chciałby mu fikać. Czyli tam nic nie ma. A w sumie ten PlayStation Experience już lada dzień. Chyba jest sobotę? Albo TGA jest sobotę? Albo są tego samego dnia?
Game awards is jutro. A o 4 godzinie. Fuck, nie zdążyłem. Pesek 9 grudnia. No, czyli w sobotę. Bardziej mnie, nie wiem co mnie będzie bardziej interesowało. Z jednej strony na TGA mają, podobno mają być przecieki Metro Exodus, na które bardzo czekam. Z drugiej strony jako fanboy PS-a, czy Sony, czekam na to, co pokażą Japończycy. Czy się o 2:00, czy się, ale tej nocy, czy nocy czwartku na piątek? Nocy czwartku na piątek, o kurde. Przypał. Tak, w tej nocy mógłbym jeszcze przetrzymać to jakoś. Dotarł do tej 2:30. Jeśli mowa o dzisiejszej nocy. Czwartka, piątek bez nadziei. To niedobrze. To niedobrze, tym bardziej, że no w piątek idę do roboty. Gdybym miał wolny, to jeszcze co innego, no ale... Leciały sobie te wężę. U skrzyneczka. W tym wypadku chyba magia, no. Ciekawe, czy pokażą coś nowego z God of War'a. Jak, jakimś... nie wiem. W sumie nie bardziej ciekawi nowy God of War niż The Last of Us. Znaczy, nie grałem jeszcze w The Last of Us, więc ciężko powiedzieć. W tym tytule, no ale... O, fuck. Jeden jest. Nie grałeś za was? No właśnie nie grałem, zostawiam przecież to na MGSL-a. Zostawiam sobie tyle z was na MGSL-a, no. Tak samo jak dziesiątki i innych gier. O panie. To ty dawaj teraz rynek na pierwszą grę na PS4. Na. Na. Na.
co? A, dobra, to mamy zwalić. Ja też nie grałem, ale wolę kupić remastera. Mój mistus, mój mistus. W sumie tak samo jak Uncharted. Też kupię całą kolekcję. No. Mistus to jest mądry człowiek. Tylko dlatego, że mnie typu złapał. Według mnie to jeden z najlepszych ekscytów, jaki kiedyś wyszedł na konsolę ogólnie. Głupie robaczki. Nie będę się z tym kłócił, bo w sumie nie grałem, no ale... No pieski teraz. Tylko to jest PSP, czy nie? Nie, to nie jest. To jest tylko na PS3. To jest aktywny PSP trójkowy, co mnie dziwi w sumie. Byłem przekonany, że to w głównej mierze wychodziło na PS4. No szybciej, panie Kratos, to się rozwala, jakbyś nie zauważył. Ha.
To kolejna wieża? Przecież byłem na tej wieży. A! Na tym polegać miały te wyże. Klątwa Deliny Węży. A i znowu wyłazimy. Tak jak w dwójce tak samo było, że często się powtarzało te same miejscówki. Ja mogę sobie ulepszyć miecz, troszkę, coś tam mogę. Zaraz się pojawi jakiś boss, czy co? A nie, jakaś koza się pojawiła. Moje dary zadowolą dziś wyrocznie. Wiem to! Nie! 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 Moje dary musi dostać wszystkie! Musi wystarczyć. Przynosisz jej 3 jabłka. Nie! Pomocy! Błagam, niech mi ktoś pomoże! Chyba omal. Siema, demon. Głupia Manticora, jak ja jej nienawidzę, ała! Nie ma takiego latania. Już sobie polatać nie polata. Co to wypluło? No nie, to nie topelki. Przestań wypluwać te nietopelki. Ała! Skalpionolo...
To jest akurat chyba Manticora. Ale nie znam się. No. Głupa jaszczurka. Nie, to demon jakiś tam. Demon? A nie znam. Pewnie jakiś z nie mojej mitologii czy coś. Kamery jest błędna. Nie narzekam. Co ty wyjrzy? A dlaczego właśnie wyjrzy? Wiesz co, nie zapomnę mi gazwarzy w GTA tej. Dobra, ale dlaczego mam dalej pokazaną te napisiki z migią Manticory? Już gra z Manticorem się skończyła. Ja, może zniknie samo. Delficka świątynia. O nie, cyber. Te to cybery potrafią się teleportować? Halo, to jest nieuczciwe. W ogóle cybery... O! Przodkiem mnie słyszyły temu Hadesowi całemu? Hades to był. Ale ciężko jest te małe głupie psiaki są tutaj obok. Halo, mam własnego pieska.
I po dwóch łbach. No i tyle z pieska. Jak to jest puszek Hagrida? Zagrałem na flecie. Hej, potta. Mówiłem Leviosa. Nie Leviosa. No co jest? Znowu ten pufson, czekajcie. Zaraz go zrekonektuję. Show me. Dobra. Pyk. Ale ten pufsonowy jest beznadziejny. Szkoda gadać. Działa? Działa. To jest podróbka Pufsona. To jest takie niedorozwinięte dziecko Pufsona. Chyba sobie robię schodki jakieś. Ja mogę zniszczyć te posągi? Tu jest gdzieś przejście, tu jest gdzieś przejście. I tu też jest... Co to jest? Koń? Co ja zrobiłem? Wskoczyłem do świata ze Stranger Thingsów. O, kolejny okogony. To jest ZG Pufson Junior. Taki mniej kochany. O, i kolejny punkt. Więcej magii. No, tutaj podzielili w ten sposób na ilość użyć. Spoko, nawet sensownie. Byłem przekonany, że na retro będzie Singularity. Ale wiesz, no, ja już przechodziłem tyle razy Singularity Mestu, że... No, wszystko ma swoje granice. Że ta gra jest świetna. Ale ileż można? Może niech Pufson umrze i zróbmy nowego bota. Zróbmy mu pogrzeb. Sam chcę umrzeć. Pufson to nie tylko bot, to członek community. A no to prawda. Znaczy, prawda jest taka, że Pufson już umarł. Prawda jest taka, że Pufson już umarł i teraz jego miejsce zajął jego syn. Szybko, zanim nadejdzie pan. Hej! Daliśmy ci wszystko, czego potrzebowałeś, a mimo tego nas zawiodłeś. Posągi miały być już dawno ukończone. Mój panie, stawiasz przed nami bardzo trudne wyzwania. Moi bracia, oni bardzo potrzebują odpoczynku. Nikt nie udzielił ci tu głosu! A kto będzie następny? Hej! Hej! Ty tam! Ty będziesz teraz odpowiedzialny za ukończenie posągów. Bardzo proszę. Miejmy nadzieję, że spiszesz się o niebo lepiej niż twój przyjaciel. Mamy dość waszego widoku. Aż robi nam się niedobrze. Ten głos tak bardzo pasuje do jakiegoś dziada.
sobie przejdę kiedyś tam. Nieważne, że będę miał okazję przejść Wojny Konflikt. A może sobie skalkulował przebieg do jednej z gry i cię tuje gazem? O, myślisz? Tu mamy to zatrzymywalkę czasu, czy też... No, wcale nie zauważyłem, że są tam drzwi, które mogę sobie zniszczyć. Jezus, ale naprawdę tak, ja traktuję nas jak debili. Ale dostał. Kurde, chciałem mu z gonga przywalić. Ała. W ogóle moi wykładowcy dzisiaj dostały się na wyżynej śmieszności. W ogóle dostał kurwa czapkę Mikołaja. Przyniósł jakieś tam cukierki, powiedział, że co 5 minut będzie komuś rzucał. Tylko, że powiem w tym, że 9 razy, 15 razy rzędu rzucił do siebie. To jest spoko, ale jak to wie takim słowem. No typu doby. Fajnego wykładowcę masz. Lepszy od mojego. Uwaga, ogłaszam YouTube Rewind 2017 w... Nie widziałem, ale już wiem, że będzie porażką. Jakiś nowy stwór? Jakiś Banshee czy coś? A, to jest syrena. Świetnie wykonawca Wolska niż życie, co gówno lit. 3000 łapek w dół, na ile ocen? Na czym te rewindy powiem, jak... Mem w celu... Że najlepsze kompilacje memy są na innych kanałach.
końcu jakaś sensowna zagadka, co? Wyrocznia z Delfów i jej okolic. Niechaj pogłosowałem w jonym będzie wybrać znoszący oczy i wzrok widzi prawdę z każdym wasz. Bla, bla, bla. Wiesz, że najlepsza kompilacja musz... Aha, tak. No, rewind... Gdy zawsze są... Na. Mam pomysł. No panie, kto to jak pan stwierdzi, że cała posadzka poszła? Huh. Wow! Dobra, ale gdzie żem ja spadł? Tutaj w ogóle z tyłu coś jest? Nie, nic nie ma. Trzymaj się, Mystus. Jeśli poszukujesz prawdy, Hades. Dusze Hadesa pomogą ci w tym zadaniu. Może być ciekawe. Mogę magii używać czy coś? God damn it! Ta beznadziejna magia. Thank you.
Dobra. Big Shack w Rewindzie, nice. Nie, ten Rewind sam sobie jest beznadziejny. O, właśnie, coś czułem, że będę z tymi posągami się męczył. Zielone zabicie Talosa, bicie. Da złote zdrowie. Przecież nie ma czegoś jak złote zdrowie. Dobra, najpierw jak to... Aha, czyli już wiem. Opcje Big Shack, Muzei, Candy, Glamour Shooting Star. Was 20 razy był Fidget Spinner. No, mówiłem, że to jest strasznie beznadziejne. Powiedziałem, nawet nie było, czyli dobrze. Ma największy kanał na YouTube i go nie dali. No i dobrze. Ileż można? A co, bo ja to jedynie meme z nim to znam. Chcę. Jak powiedział Nygon w streamie, co powiedział? Ło, ile kolców. Ale skrzyneczki są na końcu.
Nie wiem. No przecież skoczyłem! Nie. Ej, naprawdę nie ogarniam. Tego nie mam gdzie iść, nie mam co zwalić. Ej, naprawdę, nie potrafię zrozumieć. Nie ma gdzie iść, nie ma co rozwalić. Więc dlaczego? To jest... Może to jest coś, o czym nie wiem. Nie, na pewno nie ma co zrobić. Ciekawe. Hmm.
Teraz tak całkiem irracjonalnie skoczę do przodu. I kolce są. Przynajmniej warto spływać wszystko po kolei. Ale jak po zatrzymaniu czasu nie ma co robić. No teraz to już coś na pewno nie tak. Jestem 100% pewny, że kliknąłem, bo nawet pokazane, że kliknąłem. No to głupie. No jak głupie, nawet pewnie wbiegam na pionową ścianę. Bez sens. A później mi tam event nie działa. Dobra, nie będę się kłócił. No i co teraz się pojawi, co za potwór? Żaden? Głupie nietoperze, zostały tam. Da, jak to wygląda dalej? W ten sposób. O, chyba wymaksuje. Naprawdę 5 kul mi brakuje. Dobra. Co tym razem? Jakieś latające coś. Trzy latające coś się. Ale słabe w sumie są te kozy.
I co mi to dało? Nic. No tutaj nie pójdę. Domyślam się, że muszę rozbić to coś. Albo i nie. Aha, dobra, w ten sposób. W ten sposób. Po prostu muszę znaleźć coś, co to przytrzyma. Poszukiwanie jakiegoś kamulca. Kamulec, 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 kamulec. Jakiś kamulec to w ogóle? No wrócić się nie wrócę. Więc stąd muszę jakiś kamulec wyczerpać. Aaaa! Muszę ogień znaleźć. Ogień pierwszy ja was jest tu. Chyba, że skąd inąd mam muszę wyczasnąć. Ogień. Chociaż. Tak. A gdyby tak użyć magii ognia? Spróbujmy. Nie, to nie zadziałało. Czyli to jest otwarte, to jest zamknięte. Pociągnijmy za tą wajchę, no. Dobra, już wiem, co tu trzeba zrobić. No jeszcze raz. Szlak. Ale to zostało na dole. To już jest zaskakujące. To nie mogę posunąć żadnego kamyczka, nic. Ugh!
Tak, tak, widzę, widzę. Za chwilę po ciebie wrócę. O, wajcha. ...25 000 kul, a na razie nie. 1000 kul. Okej, 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 idź, idź, idź. Da, nie otworzymy, czyli co, mogę tu najwyżej sobie wajchę pociągnąć? Mhm, co najwyżej sobie mogę pociągnąć. Dobrze. Tak, to bym się domyślił. Ta, to skrzynia skąd się tu wzięła? Fajnie. Fajnie. Zniszczyłem drzwi. Zniszczyłem drzwi. Ale co z tego, że zniszczyłem drzwi? Chyba, że muszę posąg zniszczyć. Wróciłem tu. To mi w jakiś sposób coś daje, czy... Do ognia! Nie, to mi nic nie daje. Na górze coś jest? Nie. Ale to i tak nie ma sensu. Myślałem, żeby nie zawieść tego spowolnienia czasu tam na dół, że tam na dole już jest to spowolnienie czasu.
Proszę na dole coś. I to by w sumie miało sens. Tak! Kurde, oh fuck, tak! Już to ma sens. Już ma teraz sens. Zrobimy z posążka przycisk. Ja zawsze widziałem, że jednak jestem mądry. Bierzesz to. Dobra, i jedno z głowy. No. Voilà. To teraz przepchamy tego tam, ale to się nie zmieści. Tak. Naokoło. No, weź, że to... No, przy... Nie mogę odpchać. No co za bullshit. I co, to był posąg One Chicken? Pomyślmy. Chyba, że muszę zdobyć więcej tego? Nie no, zobaczmy. Więcej tu nie wymyślę. I tu nie wymyślę. A właśnie, wymyślę przecież. Ale tyle wymyśliłem, co nic.
No i tak bym tego nie wstawił tam. Przecież byłoby całkiem spokojnie, to na przykład mógł przepchnąć. No tutaj tak czy tak nic nie wymyślę. Spróbuję wejść jeszcze na górę, a nuż coś tam znajdę. Może mogę na przykład skoczyć gdzieś do tyłu? Nie, nawet się cofnąć nie mogę. Naprawdę nie mogę tego cofnąć. Nie potrafię zbyt wiele wymyślić. Nie, w lewo nic się nie da iść. Mimo wszystko stąd też bym nic nie przepchnął. Boże, tutaj coś jest jeszcze. Coś, o czym nie wiem. Nie no, warto się cofnąć. O, tutaj jojko, nie cofnę się. Ale... Może udałoby mi się z tym zwolnieniem czasu tutaj dojść i zniszczyć te drzwi. Nie, szkodzi spróbować. A nuż zdążę. Nie, zdążyłem, ale to i tak wciąż nic za nic. Oprócz fajnych znajdźków. Tysiące kul.
No kurde, jestem troszkę rozbity. Nie no, nic nie jestem w stanie nic wymyślić jak na razie. Zresztą mi tak już sporobiam. Dajcie mi chwilę spokoju.